Dziękuję bardzo. Magdalena Wolińska-Riedi, która już zajmuje miejsce w tym samolocie, który Państwo widzą. To duma polskich linii lotniczych. Po raz pierwszy papież Franciszek skorzysta z usług tego przewoźnika. Wcześniej lotem latali Jan Paweł II i papież Benedykt. Papież Franciszek leciał do nas samolotem Alitalią. Tak jest. To był ale to ze względu na to, że z Rzymu generalnie zwierzchnicy kościelni latają Alitalią, a później ewentualnie, jeśli linie lotnicze danego kraju mają do zaoferowania gościnność na swoim pokładzie, to zdarza się, że papież wraca do stolicy apostolskiej. A polskie nie mają, bo podobno jest przygotowane specjalne menu. Zresztą samolot został specjalnie udekorowany polskimi kwiatami, które jeszcze przez 2 godziny, czyli przez czas lotu, towarzyszyć będą papieżowi. Są też takie okolicznościowe zagłówki. Samoloty zostały na pewno bardzo dobrze przygotowane. No, trzeba tylko wzbić się w powietrze, a to przy tych warunkach pogodowych nie jest wcale łatwe, ale wszystko na to wskazuje, że nie będzie tam żadnych technicznych kłopotów. O to opóźnienie myślę, że wynika z tego, że pada deszcz, ma być ceremonia oficjalna i wszyscy chcieliby, żeby ona wypadła normalnie, okazale, a nie tylko w deszczu. Mamy w każdym razie najważniejszą, ogromną nadzieję, że papież z Polski wyleci bezpiecznie i bezpiecznie dotrze do Rzymu. I mamy jeszcze jedną nadzieję, o której zaraz powiem. Z nami, przypomnę, ksiądz profesor Robert Nęcek, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej. To ja powiem o tej nadziei, którą mamy. My tutaj się bardzo często z moim wspaniałym kolegą Sławkiem dzielimy, bo my mamy ogromną radość z tej pracy. Ja, mówiąc szczerze, nigdy w życiu w swojej karierze zawodowej tyle się nie uśmiechałam, co podczas tych Światowych Dni Młodzieży. Wszyscy nasi goście... Jeszcze piątkę musisz przywitać. Wszyscy nasi goście, którzy przychodzili do studia, mieli wspaniałe nastroje, mieli tak dużo do powiedzenia, że wręcz przykro im było wychodzić z naszego studia. Byli rozczarowani, że tak krótko mogą mówić, bo mogliby opowiadać godzinami. I chciałam tylko zapytać o jedną rzecz. Czy papież Franciszek też w takim dobrym nastroju wyjedzie z naszego kraju? Wjechał w dobrym nastroju i myślę, że w dobrym wyjeżdża, dlatego że młodzież, z którą się spotkał, ona z kolei jemu dodaje siły do działalności. Radość ma to do siebie, że wyraża